Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Temat jest bardzo istotny z tego tytułu, że dotyczy pracowników miejskich, ale nie tylko i wyłącznie dlatego, że należy na to, to jest w sposób bardzo szeroki, mówiąc generalnie o wynagrodzeniu. Chciałbym, Szanowni Państwo, odnieść się do tych komunikatów, które pojawiły się w naszej przestrzeni miejskiej, kierowane pod kątem dyrektora miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, a także pod kątem decyzji pana prezydenta, i powiedzieć, że zresztą to informacje nie prawdziwe. Rozpocznę od tego, Szanowni Państwo, że ślad za postulatami pracowników i związków zawodowych, przede wszystkim należałoby w ten sposób ująć Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W roku 2017 zostało podpisane porozumienie, na mocy którego pracownicy tej jednostki, mówimy o MOPR-ze, do roku 2019 otrzymali podwyżkę 640 zł każdy pracownik. I była to podwyżka o 100% większa niż wskazywałoby na to porozumienie, które zostało podpisane przez miasto i przez jednostkę. Odnosząc się jeszcze do pewnej historii, jeszcze w trakcie obowiązywania tego porozumienia związki zawodowe dostosowały do tego procentu i do tego uczenia. Podkreśla to jeszcze raz, w trakcie trwania porozumienia, gdzie miasto realizowały zapisy stron, dostosowało roszczenie o kolejną podwyżkę, jak dobrze pamiętam, 1000 zł, który była wskazana kwota jako ta kwota, która miała być przekazana każdemu z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mimo tego, Szanowni Państwo, że to porozumienie w dalszym ciągu obowiązywało, podjęliśmy jako miasto, jako jednostka rozmowę z pracownikami jednostki i jednostkami zawodowymi i ten dialog trwa do dzisiaj. Nie tak dawno było się spotkanie z przedstawicielami jednostek zawodowych i również w obecności mediatora w tym dialogu i zostały podjęte pewne decyzje, o których za chwileczkę jeszcze powie pan sekretarz, jakby wskazuje na to, że nie pojawiły się ze strony prezydenta czy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie żadne informacje odnośnie tego, że oczekiwania pracowników nie zostaną zrealizowane. To się na pewno nie zaciąga. Natomiast, Szanowni Państwo, warto też zwrócić uwagę na to, że ten rok jest rokiem bardzo specyficznym z tego tytułu, że żyjemy w rzeczywistości, której nikt nie mógł odwiedzić w roku 2019. Mamy rok pandemiczny i on jest o tyle specyficzny z tego tytułu, że nie byliśmy w stanie przewidzieć skutków pandemii, która ma swoje odzwierciedlenie chociażby jeżeli chodzi o budżet miasta. Ograniczone dochody z różnych źródeł, które generuje miasto i które potem te dochody wykorzystuje na realizowanie różnych zadań, są mniejsze. A to skutkuje chociażby tym, że my dzisiaj przede wszystkim, Szanowni Państwo, koncentrujemy się na tym, aby utrzymać płynność wydatków bieżących. I również priorytetem dla nas jest to, żeby biorąc pod uwagę skalę tych pieniędzy, które wpływają do nas jako dochód i są one mniejsze, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że będziemy zmuszeni zwalniać pracowników. Naszym priorytetem jest to, aby utrzymać status quo zatrudnienia. I to jest dla nas rzecz jakby najważniejsza. Natomiast oczywiście spoglądamy na prośby i postulaty pracowników jednostek czy urzędu miasta w sposób jak najbardziej taki zrozumiały, zrozumiemy z tego tytułu, że jesteśmy zdania tego typu, że zapłatę należy oczywiście dobrą pracę, należy się podwyżkać, tym bardziej, że porównując jakby wartość pieniądza sprzed i również tego, co mamy w obecnym roku, należałoby faktycznie podjąć rozmowę w tym względzie, natomiast nie możemy jakby tylko i na temat tego, że spoglądać przez pryzmat postulatów jednej jednostki czy związków zawodowych, które reprezentują część pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z tego tytułu uczę również na takowe konkursy, czekają i w dyskach myślę, że jak najpierw są pracownicy z innych jednostek, również pracownicy Urzędu Miasta. Należałoby tutaj wspomnieć i nauczycieli, należałoby również wspomnieć o pracownikach miejskiej biblioteki publicznej, pracownikach zagrobu biologicznego, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji temu wymieniać. Jeszcze bardzo długo mówiąc oczywiście także o pracowników Urzędu Miasta. Czym to jest produktywane, szanowni państwo? Mianowicie również te zmiany, które zapadają nas producentami, które jakby zobowiązują samorządy do tego, aby podnosić pensję minimalną. Gdybyśmy się przypomnieli takiej krótkiej historii, aczkolwiek ona jest bardzo wyrazista, jeszcze kilka lat temu pensja minimalna była na poziomie 2200 zł, w tym roku jest na poziomie 2600, a w tym roku będzie na poziomie 2800. Te środki jesteśmy zobowiązani, aby zabezpieczyć w budżecie i żeby ta pensja minimalna została podniesiona. Natomiast to, co dzieje jest kilka lat za podwyżką pensji minimalnej, to jest sytuacja taka, że te różnice, które były między pracownikami kwalifikowanymi pracownikami, którzy dopiero jakby rozpoczynają pracę w takiej silnej jednostce, którzy dopiero będą zdobywać doświadczenie albo pracują na stanowiskach nieodpowiedzialnych, które są coraz mniejsze niż ich oczekiwania, jeżeli chodzi o zwiększenie wynagrodzenia, są jak najbardziej również zasadne. Natomiast odnosząc się w ogóle do skali tych osób, które prowadzimy tutaj w tym mieście, skutek takich decyzji, o których Państwo przed momentem powiedziałem, o tym, że wyobrażenie faktycznie chęci zarabiania z tytułu chociażby tego wartości pieniądza należy jakby spojrzeć na to nie tylko i wyłącznie przez pryzmat jednego podmiotu, ale oczywiście bardzo, bardzo szeroko staramy się czynić. Natomiast rok 2020 nie jest rokiem, w którym będziemy podejmować takie decyzje. Z tego tytułu, że my w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądać jesień, jak będzie wyglądać zima, jak będzie wyglądało nasze życie, czy nie dowierzamy się w ograniczeniu, jak to będzie miało czas przełożenie na budżet miasta. Natomiast w dalszym ciągu, podkreślam, rozmowę prowadzimy. Z jednostkami zawodowymi teraz już konkretnie odnośnie się do związku zawodowych miejskich ośrodkach pomocy ludźmi, ten dialog jest otwarty. Także z mojej strony, szanowni państwo, to tyle po prostu przekazać panu sekretarzowi, a później pani dyrektor. Szanowni państwo, tak rzeczywiście spór zbiorowy trwa. 3 września mieliśmy spotkanie z panem Leszkiem Kołodziejskim. Jest to mediator wyznaczony przez ministra pracy i polityki społecznej. Rozmawialiśmy też wcześniej, oczywiście ten okres pandemii uniemożliwił nam spotkania ze stroną związkową. Natomiast całkowicie inaczej rozmawialiśmy się na tym spotkaniu 3 września. Bo na to spotkanie 3 września przybył tylko ten mediator, strona związkowa. I oczywiście byłem również z panem prezydentem Zytem wspólnie razem. Nie było osoby ze strony pracodawcy, czyli nie było osoby pana dyrektora, ponieważ ze strony mediatora taka informacja prawdopodobnie nie dotarła do pracodawcy. Więc w zasadzie na tym spotkaniu porozmawialiśmy o trudnej sytuacji finansowej, jaka jest w mieście. Przekazaliśmy też państwu, że to nie są jedną jednostką, jedyną w mieście, mamy takich jednostek około 104, zresztą sami państwo mogą sobie spojrzeć, to wszystko jest zapisane w budżecie miasta. Trzeba też przypomnieć, że miasto Opole zatrudnia gmina miasto Opole ponad 5000 osób. To jest dosyć tylko nauczyciele, to jest tak jak pan prezydent wspominał, to są i pracownicy żłobków, i pracownicy przedszkoli, szkół, pracownicy niepedagogiczni oprócz nauczycieli, dlatego tych pracowników mamy ponad 5000. Inaczej umawialiśmy się na tym spotkaniu z uniwersytetami zawodowymi, mieliśmy im też czas, ponieważ jesteśmy na etapie też projektowania budżetu. To też jest ciężka rola też po stronie pana prezydenta Służb Finansowych, pani skarbnik, żeby teraz budżet w tej sytuacji złożyć tak, żeby go zaplanować na 2021 rok. Prosiliśmy związki zawodowe czas do końca października i oczywiście oni wyrazili na tą zgodę tak, pod koniec października, na początku listopada powinniśmy jeszcze raz się spotkać i dogadać, rozmawiać o możliwościach. Ja przypomnę jeszcze raz, że w grudniu 2017 roku zawarliśmy porozumienie przez mediator, doprowadził do tego wspólnie razem z tej strony prezydentem takie porozumienie zawarli. W tym porozumieniu jasno wpisaliśmy, że 1 stycznia 2017 roku wszyscy pracownicy MOPR-u otrzymają 200 zł podwyżki do pensji zasadniczej, również w 2019 200 zł do pensji zasadniczej. Trzeba też przypomnieć, że w 2017 roku dodatkowo pracownicy ze strony MOPR-u otrzymali również 140 zł do pensji zasadniczej, natomiast w 2019 roku zamiast 200 zł do pensji zasadniczej otrzymali 300 zł do pensji zasadniczej. Stąd ta kwota 640 zł, o której mówił też pan prezydent. O tym też trzeba jasno powiedzieć. Te ruchy finansowe po stronie miasta, po stronie tutaj zarządzających MOPR-y były. I tak jak pan prezydent przypomniał, i w międzyczasie oczywiście trwania tego naszego porozumienia do następnego zgłoszenia sporu zbiorowego, ale już inną kwotą podwyżki, w wysokości 1000 zł. Oczywiście właściwie ma to czynienia do tego porozumienia, które wcześniej podpisaliśmy, blisko 640 zł zostało już przekazane w tym okresie 2,5-3 lat, a pracownicy MOPR-u, strona związkowa, przepraszam, strony związkowej, już zażądali tego 1000 zł. Jeszcze raz zaznaczam, 3 września rozmawialiśmy całkowicie inaczej. Mówiliśmy się na kolejne spotkanie na koniec października, tak żeby Państwo też zrozumieli naszą sytuację teraz finansową, jaka obecnie trwa w mieście, i też to, że trwają prace nad projektowaniem budżetu. I wszyscy wyrazili zgodę na to, że tak, spotkamy się pod koniec października. Mediator pan Leszek Cichobrodziński zobowiązał się, że powiadomi wszystkie strony skutecznie, tak żeby też po stronie pracodawcy była reprezentacja, tak żeby też można było tutaj porozmawiać o ewentualnych ruchach finansowych. Witam serdecznie. Nie bardzo wiem, co mam powiedzieć, bo właściwie wszystko zostało powiedziane. Chyba łatwiej będzie mi odpowiedzieć na Państwa pytania, jeśli takie macie. Może powiem, jaka jest atmosfera w ośrodku, bo ja jestem właściwie w środku. Wczoraj od dziennikarza dowiedziałam się, że taka forma protestu zaostrzona w mieście, że jeździ samochód, który właśnie wygłasza komunikaty. Zaczęłam rozmawiać z pracownikami. W ośrodku pracuje 245 osób. Mniej więcej 100 pracowników to są członkowie związków zawodowych. Oczywiście wszyscy pracownicy chcieliby więcej zarabiać. Nie możemy mimo tych podwyżek dogonić inflacji, no, tak jak myślę, wiecie Państwo. Natomiast również pracownicy, którzy są zrzeszeni w związkach zawodowych, nie wiedzieli o takiej formie protestu. Podobno miało być to zaskoczenie, niespodzianka. My mamy bardzo dobrze wykształconych pracowników socjalnych i mamy też bardzo mocne związki zawodowe. Jesteśmy skupieni w związki zawodowe, w federacji i sytuacja jest taka, proszę Państwa, że większość decyzji dotyczących sposobu wywierania nacisku na miasto, na Pana Prezydenta, na Doktora Jednostki, to te decyzje zapadają w Warszawie, poza naszym ośrodkiem. Często, tak jak ja się wczoraj dowiedziałam od dziennikarza, tak też pracownicy. Oczywiście to wygląda też tak, powiem z całą otwartością, że są pracownicy, którzy stoją w oknie, jak przyjeżdża ten samochód i biją brawo. Ale są też pracownicy, którzy mówią, ja się wstydzę. No, dla mnie jest to bardzo trudna sytuacja, bo przez wiele lat tworzyliśmy zgrany zespół pracowników, podnosiliśmy swoje kwalifikacje, no a teraz trochę chyba się wszyscy z tym pogubiliśmy. I ja jestem przekonana, że tak naprawdę to ludzie najbardziej są niezadowoleni z tego powodu, że mogą coraz mniej kupić za swoją wypłatę. Gdyby mogli mieć wpływ na osoby, które o tym właśnie decydują, czy mają wpływ na ogromną inflację, to pewnie ta szczekaczka, ten samochód, być może poruszałby się wokół innych innych miejsc. Też w tej chwili dokładnie to, o czym powiedział wcześniej pan prezydent, pracownicy już dzisiaj wiedzą, że ci, którzy zarabiają w ośrodku najmniej, którzy mają najniższe wynagrodzenia, na pewno dostaną podwyżki, bo po prostu muszą te podwyżki dostać. Mimo to, że 80% pracowników naszej jednostki to są pracownicy z wyższym wykształceniem, to my bardzo dużo pracowników zatrudniamy na takich stanowiskach pomocniczych. My mamy również na stanowisku pracowników pomocniczych osoby z wyższym wykształceniem. I w związku z tym tak mniej więcej, proszę Państwa, po 20% załogi na najniższe wynagrodzenia będą musieli dostać podwyżki. To są osoby, które obsługują domy dziennego pobytu i inne placówki wsparcia. I rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że no, spłaszczamy te wynagrodzenia. I długo kierownik placówki wsparcia dziennego rzeczywiście no, będzie miał pensję zbliżoną do pracownika, który ma stanowisko no, z mniejszą odpowiedzialnością i wymagające niższych kwalifikacji. I tak naprawdę to no, takie w tej chwili są nastroje naszych pracowników, ale chciałam też powiedzieć, bo i o tym dzisiaj rozmawiałam z przedstawicielami załogi, że na pewno będziemy wykonywać wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i nie odejdziemy, tak jak pielęgniarki nie odchodzą od łóżek swoich pacjentów, nawet jak protestują. Obowiązuje nas kodeks etyczny. Jesteśmy bardzo specyficzną grupą zawodową i mimo to, że jest protest, to na pewno będziemy wykonywać wszystkie obowiązki. Każdy mieszkaniec miasta Opola, który będzie wymagał naszego wsparcia, naszej pomocy, naszych usług, będzie obsłużony najlepiej, jak potrafimy to robić. Nasze miasto Lenina na ostatnim spotkaniu ma ten sam problem. Również w przypadku multileceń kolejna też podwyżka, bo tam ta stawka godzinowa wzrasta również do 18 zł. Te wszystkie ruchy finansowe, te odgórne, poza nami, one też się wiążą z tym, że te usługi wszystkie, które też miasto korzysta, mówimy o jakichś tam zamówieniach publicznych, przetargach, czy jeszcze innych, one też automatycznie będą rosły, będą drożeć, więc to wszystko też ma wpływ na potem na budżet miasta, nie tylko na budżet miasta, bo to też się potem roznosi po całym mieście, poprzez wszystkie jednostki. Więc to są ruchy jakby niezależne od miasta, które powodują to, że jednak w tych finansach będzie jeszcze po